Ewangelia Mateusza 11:28. Przyjdźcie do mnie, wy wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i uginacie się pod ciężarem, a ja wam sprawię ulgę. Włóżcie na siebie moje jarzmo i bądźcie podobni do mnie. Ja jestem cichy i pokornego serca, a wówczas znajdziecie ulgę dla dusz waszych. Moje jarzmo jest słodkie, a brzemię moje lekkie. Cały czas mam w sercu sen sprzed tygodnia, kiedy śniło mi się, że podróżowałem z grupą przyjaciół z jednej wioski do drugiej wioski przez takie pola łąk zielonych i w pewnym momencie, kiedy ci ludzie zaczęli opowiadać mi o Bogu i wielbić Boga w słowie, to moje oczy zawiesiły się na zachodzie słońca nad pasmem lasu w oddali. Kiedy spojrzałem na ten zachód słońca, to był tak niesamowicie piękny zachód słońca, że tego nie są w stanie oddać żadne opisy. I kiedy tak patrzyłem na zachodzące słońce za pasmem lasu, to ten widok tak głęboko dotknął mojego serca, że wzruszyłem się do głębi. Zaczęły łzy cieknąć z moich oczu. I kiedy patrzyłem na ten horyzont, na ten piękny widok, tą niesamowitą grę kolorów, to jakbym zlał się z tym widokiem, jakbym stał się jedno z tym widokiem i poczułem niesamowite odpocznienie, niesamowitą ulgę, niesamowitą wolność i poczucie bezpieczeństwa. Kiedy tak patrzyłem na ten zachód słońca i byłem tak głęboko poruszony dziełem Boga, tym, co On stworzył, obrazem, który namalował przede mną, obrazem przyrody zachodzącego słońca, że nie mogłem oddać tego słowami, nie mogłem tego opisać, nie mogłem nawet tego komuś powiedzieć czy wyrazić. To było bardzo silne, bardzo głębokie i uczuciowo dotykające jakby sedna mojej duszy doświadczenie. I powiem wam, że kiedy się obudziłem, został jakby ze snu ten stan tego głębokiego odpocznienia. I powiem wam, że on trwa do dzisiaj. Tydzień czasu minęło i to jest ciekawe, bo ja się od dłuższego czasu modlę o różne rzeczy i myślałem, że potrzebuję różnych rzeczy. Natomiast gdzieś w tej relacji z Bogiem, krok po kroku, przez fałszywe poglądy, fałszywe, niebiblijne przekonania, straciłem poczucie bezpieczeństwa i to poczucie bezpieczeństwa zostało zachwiane we mnie. Natomiast przez ten obraz Bóg przypomniał mi, że On jest absolutnie władcą wszystkiego i stworzycielem wszystkiego, i że On nie tylko to stworzył, ale całkowicie kontroluje świat, ma wpływ na świat i może zmieniać ten świat zgodnie ze swoją wolą. I często to robi, ale także możemy Go prosić o to, żeby był nam przychylny, żeby zmienił nam okoliczności, żeby nam pomógł, żeby wyprowadził nas z różnych stanów także emocjonalnych. On może to zrobić. I to, co mi przyniósł, to głębokie poczucie bezpieczeństwa, które ukradł mi diabeł, a czego nawet nie zauważyłem, że mi ukradł. Natomiast to jest ciekawe, że Bóg to widział i że przyniósł to poprzez taki krótki, prosty i głęboki sen, tak? I zacząłem rozglądać się i patrzeć na różne dzieła przyrody, kiedy jestem na zewnątrz, kiedy jestem na dworze. To mnie w ogóle dotyka, ponieważ widzę, że za dziełami przyrody jest obecna ręka mistrza, jest obecna dłoń mojego Stwórcy i ta dłoń jest także obecna na moich plecach i podtrzymuje moje kroki, gdziekolwiek idę. Przez takie proste rzeczy
nabieram większego zaufania do Boga, głębszego Jego doświadczenia i wiary, że On ze mną jest. To jest niesamowite, jak Bóg wie lepiej, czego my potrzebujemy, niż my sami. I często w naszych modlitwach prosimy o coś, a Bóg odpowiadając przynosi nam coś zupełnie innego. I nagle, kiedy dostajemy to od Boga, to łapiemy się na tym, że o to właśnie nam chodziło, tego właśnie potrzebowaliśmy, ale nie potrafiliśmy tego nazwać. Także jestem wdzięczny mojemu Bogu, że On tak o mnie dba, że jest ze mną i że mówi do mnie na różne sposoby, na takie proste sposoby i przypomina o tym, co jest najważniejsze. Także tym się chciałem z Wami podzielić. Pozdrawiam, błogosławię, życzę dobrego dnia.